No, zapraszamy bliżej. Casting Couch, kurde. Też będą tutaj niemoralne rzeczy się będą działy, będą mówione, bardzo, bardzo brzydkie, nieładne, urażające uczucia i tak dalej. Na Netflixie to nie pójdzie. Przykre. Netflix tego nie klepnie. Tak. Więc, tak jak w tytule, 14-letnia instruktorka samoobrony. Co na początek chcę powiedzieć, będzie tak o niej i nie o niej, będzie to jest tylko przyczynek do pewnego zjawiska, bo tej dziewczynie nie chcę mówić, bo przede wszystkim tak, to nie jej wina, a problem będzie jej, to jest wina instruktora mistrza level 2, który jej tytuł instruktorski po pierwsze nadał, po drugie zdecydował się ogłosić to jeszcze w telewizji, światu i tak dalej, czym ją skrzywdził. Także ona jest tutaj ofiarą. I to jest ciężko, dramat, ciężką ofiarą i to jest dramat naprawdę prawdziwy. I to, co już nieraz mówiłem, po pewnych zachowaniach można się dowiedzieć, czy dana osoba ma predyspozycje psychiczne do bycia instruktorem w takiej dziedzinie, jak walka, to nie jest lepienie może pierogów, tak. Życie. To jest rzecz, która dotyka najważniejszej rzeczy naszego życia, czyli naszego życia, naszego bezpieczeństwa i przetrwania. A jeśli ktoś podejmuje decyzję taką, żeby określić, że 14-latka może być instruktorem, to zdecydowanie jego psychika nie kwalifikuje się do bycia instruktorem. I tutaj to powiem to ja, Marcin Michalik Lipka, MDS, system, który niby trzeba się rok czasu starać, żeby zostać instruktorem i tak dalej, a wyrasta tego jak grzyby po deszczu. W praktyce to wygląda tak, bo to sprawdziłem z pierwszej ręki, że wystarczy wysłać tam nagranie, co jak tam chcesz, ok, dołączaj, jeszcze masz duży klub za sobą, to już w ogóle jest od ręki siema i to jest już twój MDS i działasz. Gdzie podjął taką decyzję, żeby dziecku, bo dla mnie to jest jeszcze dziecko, ja wiem, że już niby nastolatka, dla mnie taka nastolatka, gdyby mi się zaczyna 16 lat, że to jest człowiek nastoletni, 14 to jest dla mnie dziecko, dziewczynka i została niesamowicie tym skrzywdzona. Dlaczego? Marcinie. Po pierwsze, jak się o tym dowiedziałem, to nie był szok tylko dla mnie. Musicie to zrozumieć. Ja z perspektywy człowieka, który ma 51 lat i ćwiczy od 8 roku życia, czyli trochę sobie poćwiczył, ja pamiętam siebie mającego 14 lat. Ja w wieku 14 lat miałem za sobą 6 lat treningów. To nie był szok tylko dla mnie. Dla większości instruktorów oni w ogóle tego nie rozumieli, co się dzieje, dlaczego, jaka jest geneza tego zdarzenia. To jest kwestia tego, że żeby być odpowiedzialnym instruktorem, trzeba mieć pewne doświadczenie. Nie tylko zawodnicze, wynikające z treningów, nie tylko trenerskie, czyli już szkolić trochę ludzi, żeby zdobyć patent, dokument GLADE czy certyfikat instruktora, ale trzeba mieć doświadczenie życiowe, coś trzeba przeżyć, czegoś trzeba doświadczyć. I ktoś może mi się tłumaczyć, że 14-latka będzie tu szkoliła tylko 8-latków, a nie 40-latków. To jest jeszcze bardziej bez sensu. Słuchajcie, 14-letnia dziewczyna czy chłopak, to nie ma tu płeć nie ma żadnego znaczenia. To nie jest jeszcze mózg ukształtowany. To nie jest jeszcze zawodnik z doświadczeniem, który mógłby w oparciu o tę swoją dojrzałość psychiczną, ten bagaż swoich doświadczeń przekazywać komukolwiek. Mnie jest trudno zrozumieć genezę, dlaczego coś takiego się wydarzyło. Ja wśród instruktorów, z którymi rozmawiałem na ten temat, nie znalazłem absolutnie nikogo, kto by to rozumiał i byłby w stanie to zaakceptować. To, co powiedział Damian, my możemy się w wielu rzeczach nie zgadzać. Możemy sobie wytykać różne niedociągnięcia, braki itd., itd., ale my się szanujemy, bo mamy pewien bagaż doświadczeń, każdy inny, i na pewnym etapie możemy się różnić, ale ta geneza, to co stoi u podstaw naszego wyszkolenia, jest zawsze taka sama. Nie ma we mnie ani
odrobiny zrozumienia dla czegoś takiego, co się wydarza, kiedy 14-latka czy 14-latek zostaje instruktorem czegoś takiego jak samoobrona. Bycie instruktorem samoobrony, tak jak w naszej poprzedniej rozmowie, to jest gigantyczna odpowiedzialność. Gigantyczna. Tej odpowiedzialności dziś na rynku nie ma wśród dorosłych. Ludzi, którzy ćwiczą niby ileś tam naście czy 10 lat. A co dopiero u 14-latki. Ja, szczerze, ja byłem w szoku. Ja do dziś nie jestem w stanie zrozumieć, co się zadziało. To jest całkowita abstrakcja dla mnie. Tutaj jeszcze chciałbym zaznaczyć, bo to, że ktoś ma 14 lat, to nie znaczy, że nie może uczyć. Oczywiście. Ale... Mój brat uczył znacznie wcześniej. Jeśli chodzi o kwestie czysto tam techniczne, tak, może pokazywać, tylko jaka jest różnica. To jest taka funkcja tak zwanego pomocnika instruktora, tak? Asystenta, też byłem asystentem. I on jest z racji tego, że prowadzi jakieś zajęcia, można powiedzieć, że jest instruktorem w tej chwili, tak? Czysto technicznie, tak? Jak najbardziej. Mój brat uczył, był znacznie młody, on był zresztą najmłodszym zielonym pasem w Polsce w karate w ogóle. Byłby brązowym, tylko tam komuś żal dupę ścisnął w centrali, że byłby wyżej od jego podopiecznych. Natomiast na Mistrzostwach Polski wygrywał konkurencje techniczne, albo był na pudle, a był na pudle gdzieś na niższych miejscach, albo się ledwo gdzieś tam urywało mu od pudła, dlatego że tamci startujący to byli pupilkowie, a wykonywali układy techniczne znacznie gorzej od niego, ale on to robił świetnie, miał o tym pojęcie, potrafił to wyjaśnić. Natomiast nie dostał tytułu instruktora i to byłby duży błąd, gdyby dostał. Bo tytuł instruktora to znaczy, że ty jesteś w stanie samodzielnie prowadzić grupę i nie prowadzić w sensie takim, że poprowadziłeś trening. Tylko tak naprawdę ich prowadzić przez ich ścieżkę odkrywania danego tematu, a jeśli mówimy o samoobronie, o bezpieczeństwie, no to prawie, że przez życie prowadzi, nie bez przyczyny. W terminologii japońskiej był sensei, to jest ten, który był pierwszy, ten, który był przed tobą, tak? Więc to jest dobra definicja instruktora, to ktoś, kto musiał być przed tobą, to tak jak Marcin powiedział, ma pewien bagaż doświadczeń, wie, co się z czym nie. Także ja nie wątpię, że osoba w wieku 14 lat może przekazać pod względem technicznym jakieś niuanse, coś tam tego nauczyć, samej tam mechaniki, tak powiedzmy. Jeśli sama była dobrze nauczona, patrząc na nagrania MDS-u i samego mistrza wielkiego guru, jak on się nazywa? Aż tak bardzo nie ten, że... Marcin? Nie, jeszcze tam wyżej, kurde. Fred Mastro. Fredzie, tak. Fred Mastro, kurde, gdzie jest tragedia, gdzie on się bije gorzej niż pijany Menel. Że nie wspomnę, że w samym przekazie epatuje po prostu niedojrzałością emocjonalną, tłumioną agresją, te wszystkie pomiatanie swoim ukę, dobijaniem go i takim wyżywaniem się na nim, to świadczy o zaburzeniach po prostu tych psychicznych, no bo wie, że walczyć nie potrafi, dostanie łom od byle leszcza, tu musi się to zrekompensować, kiedy nikt się nie rusza, nie oddaje i tak dalej, tak? Także to jest esencja szkoleniówek Freda Mastro. Także popis własnych lęków i niepewności w praktyce. Natomiast wracając do tematu, to nie wątpię, że osoba w tym wieku jest w stanie coś przekazać, ale to nie jest coś, co się ogłasza w telewizji, to nie jest coś, co się ogłasza publicznie, nadając jakiś tam tytuł instruktora, bo osoba w tym wieku instruktorem na 99,99% instruktorem nie jest w stanie być. Takie coś jest ewentualnie możliwe, ale nie w naszych czasach, kiedy ten 14-latek od 6 lat walczył o życie na ulicach. On byłby w stanie wtedy coś przekazać. Ile osób w tym wieku, w tych czasach takie życie ma? My nie mówimy o byciu instruktorem karate, gdzie dziewczyna ma 14 lat, jest świetna technicznie i ma prawo być świetna technicznie, bo ja w wieku 14 lat byłem świetny technicznie. Inna kwestia, i mogę być instruktorem, sportu. Tak, mogę być instruktorem. Wtedy on ma całą wiedzę, tak, prawie potrzebną, całą wiedzę, potrzebną jaka do jest przekazywania. Tak? Natomiast jeżeli mówimy o samoobronie, to przekazywanie wiedzy czysto technicznej, czyli umiejętności prawidłowego zadania jakiegoś ciosu, czy kombinacji ciosów, to za mało. To, że
czternastolatek będzie świetny technicznie w zadawaniu ciosów, będzie mu umożliwiało bycie instruktorem karate, a nie samoobrony. Samoobrona jest tak wieloaspektowym dziedziną i każdy adept samoobrony, moim skromnym zdaniem, ma obowiązek po pokazaniu jakiejś techniki zarzucić instruktora milionem pytań i wątpliwości. Dlaczego? Bo od tej techniki nie będzie zależał medal, pudło w zawodach karate, tylko będzie zależało życie tej osoby lub jej bliskich na ulicy. Więc to nie jest kwestia tego, że ktoś pokazuje prawidłowo jakąś technikę. Punktu nie dostanie tak. Potem, bo coś to, jest to, to nie jest punktacja. To nie będzie tak, że ktoś dostanie, nie wiem, kurwa, czerwoną, żółtą kartkę, bo zrobi coś nie tak. Ten bagaż doświadczeń jest potrzebny właśnie po to, żeby odpowiadać na pytania studentów. A studenta obowiązkiem jest mieć wątpliwości co do każdej techniki, jaką wykonuje. Jeżeli ja pokazuję jakąś technikę, moi studenci już nawet, ja im nie muszę tego przypominać, oni doskonale wiedzą. Ja pokazuję jakąś technikę nową i ja po prostu czekam, żeby się przypierdolili. Po prostu czekam. Mówię, pokaż mi, że ona nie zadziała. Proszę cię, niech, jak nie zadziała, to ja będę przeszczęśliwy, bo udowodnisz mi, że jest coś do poprawienia, czyli ja dzięki temu będę bezpieczniejszy. Udowodnij mi. Słuchajcie, dlatego na przykład... A co też pokazuje jego gotowość, jego samego gotowość do radzenia sobie w sytuacji nieoznaczonej. Dokładnie, bo on improwizuje. Jego mózg pracuje w ten sposób, że szuka dziur, czyli widzi nieprawidłowości pewne i jest w stanie albo sam, albo razem z innymi adeptami ze mną. Większa szansa, że w walce on sobie poradzi. Też poradzi sobie, ale też dostrzeże pewne nieścisłości, pewne błędy, pewne luki po drugiej stronie. On tą walkę może wygrać, tak? Więc to chodzi. Należy wspierać w tym przypierdalaniu się. To ładnie ująłeś. Bardzo dobrze. Niech to studentów. Student robi. Bo ja... To jest oznaka właśnie improwizacji. Słuchajcie, tego, że myślisz, że się zastanawia. Ja się przyznaję. Byłem zachwycony Kalach System. Ćwiczyłem z Idanem Abolnikiem. Bardzo mi się podobały niektóre techniki, ale umówmy się, moje kalach, czy kalach, które ćwiczę, które razem ze mną ewoluuje, jest już zupełnie inne od tego, którego uczyłem się z Idanem. Idan tylko pokazał mi coś, dalej może tylko powiedzieć, że to już, to jest kalach. Tak, tylko że na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że zacząłem od kalach, i pewne elementy z kalach ze mną zostały, ale dziś moje kalach jest zupełnie inne od kalach Idana i ja bazując na pewnych elementach poszedłem zupełnie gdzieś indziej i gdzieś dalej. I moim zdaniem skromnym moje kalach jest lepsze od kalach rdzennego. Tak? No ale na tym to polega. Tylko że ja mam doświadczenia, które pozwalają mi tym bagażem doświadczeń rozwijać to, co znajduje nowego. Jak ktoś nie ma bagażu doświadczeń, to może być tylko odwzorowywaczem tego, co dostał od mistrza. Przepraszam najmocniej, ale czternastolatek czy czternastolatka może tylko i wyłącznie powielać rzeczy, które dostaje od instruktora. Jeśli tak jest, to nie może być dobrym instruktorem samoobrony, bo samoobrona polega na improwizacji. A żeby improwizować, trzeba mieć bagaż doświadczeń i narzędzi, żeby... Bo samoobrona jest płynnym przechodzeniem od jednego narzędzia do drugiego. Jedno nie zadziałało, przechodzę do następnego. Nie zadziałało mi sambo, to przechodzę do boksu. Nie zadziałało mi boks, to przechodzę do zapasów. Nie zapasy, to MMA. Jak nie MMA, to karate i tak dalej, i tak dalej. Mam bagaż doświadczeń, rozwijam się i to, co robię, jest płynnym przechodzeniem między jednym a drugim. Przepraszam, ale... Nawet ciężko pracujący czternastolatek czy czternastolatka nie mają dość wiedzy, żeby móc płynnie improwizować. Nie da się. No a przede wszystkim wracamy do czego? No do poznania pewnych niuansów, które no wiesz, czternastolatek nie stoczy tak ciężkich walk jak dwudziestolatek. Nie jest w stanie się pchnąć do takich rzeczy. No a tu mówimy o skrajnych sytuacjach. Znowu, to nie chodzi o umiejętności czysto techniczne, że wychodzę na zawody i przedstawiam układ. Umiejętności czysto techniczne pod lekką presją, że walczę tam sportowo, tylko tutaj
no presja jest olbrzymia. Ekstremalna. Presja jest ekstremalna, bo tutaj w każdym momencie możesz stracić życie, jeśli coś się wykoleiło. I teraz, jeśli uczy cię ktoś, kto pęka w dyskusji w internecie i widać, że nie trzyma ciśnienia, to jakim cudem on cię nauczy poradzenia sobie, zachowania zwartej psychiki w sytuacji, kiedy możesz zginąć? No nie zrobi tego. Nie ma takiej możliwości, bo już 100 poziomów niżej on sobie nie radzi, ze samym sobą sobie nie radzi, bo to jest oznaka, bo to jest brak efektywnie to, co oznacza nieradzenie sobie w sytuacji, to znaczy nie radzisz sobie ze sobą. Wiele, wiele, wiele poziomów, dziesiątki poziomów niżej już sobie nie radzi, a nauczy się na tym najwyższym poziomie. No, czysto teoretycznie, na poziomie hipotezy, gdzieś nie odrzuca się żadnych pomysłów, jest to teoretycznie gdzieś tam możliwe, powiedzmy, ale to chyba szansa na to jest mniejsza niż na powstanie życia na Ziemi, nawet, więc raczej bym na tym nie polegał. A co do dojrzałości psychicznej, no to właśnie, no to jest to też jeden z tych rzeczy, które musisz szukać u swojego instruktora, tak? Jeśli się unosi, że są jakieś konkursy, kto tu jest samcem alfa, pozdro dla Jarka, czy że bo ja jestem lepszy i tak dalej, jest takie zaznaczanie, taki patologiczny narcyzm, to nie jest instruktor, nie jest osoba o psychice odpowiedniej do tego tematu. Bo tam na zewnątrz sytuacji będą do ciebie mówione znacznie gorsze rzeczy o tobie, o rodzinie. Wiele ludzi sobie wyobraża, że to jest takie, że jeden na jeden chodź, tak? Nawet jak się zacznie z zaskoczenia i to ogarniesz, opanujesz, tak? Ale to nie jest całość tej sytuacji. To jest to, że masz gościa, który mówi ci, że wie, gdzie mieszkasz i zarżnie ci dzieci. I to już jest przemoc. Ale to jest obciążenie psychiczne. To nie jest czysto fizycznie, że dawaj... Tak. To się tam zmierzymy się. Nie, to jest ktoś, kto ci mówi, że ci spali dom, że cię znajdzie, że tak. Czy ty jesteś gotowy na takie obciążenie psychiczne? Jeśli nie, nie możesz kłamać na ten temat. Musisz powiedzieć jasno, nie lansować się na mistrza galaktyki i okolic, samca alfa, innego eksperta od walki w bliskim kontakcie i sytuacji kryzysowych, negocjacji i wszystkiego i że masz 20 lat doświadczenia, bo ty kursy robiłeś gdzieś, nawet jak w Izraelu byłeś, czy coś tam. Izrael to nie jest jakieś magiczne miejsce. Zresztą w samym Izraelu 3/4 tych szkół Krav Magi to są takie popłuczyny, takie ściemy robionych przez zwykłych co, naprawdę, to jest czasem tak, jakbyś pojechał do Izraela, to tak jakbyś już będąc tam, przekraczając granicę, to już chyba był, nie wiem, mistrzem czego. No umówmy się, to nie jest jakieś magiczne miejsce, z którego wracasz, to od razu jesteś. Zwłaszcza, że większość instruktorów tych, nawet tam z Izraela, to jest ten kiepsko, nędza jest po prostu. Na poziomie z tych najbardziej medialnych, których miałem okazję zobaczyć, może z 2-3, powiedziałbym, że są rozsądni. Więc ta dojrzałość psychiczna jest kluczowa, bo od niej zależy, czy ty zachowasz się odpowiednio pod presją, tam będzie olbrzymia. I teraz, jeśli jesteś za młody i ktoś ci nie wygrażał różnymi rzeczami, nie robił, no to nie wiesz, jak się z tym poradzić, nie wiesz, jak to zaadresować i to też, jeszcze, to nawet nie musi paść pytanie o to, żebyś ty wiedział, jak na to odpowiedź. Po prostu jak jest takie fajne powiedzenie, że tam diamenty to pod dużym ciśnieniem powstają, tak, więc trzymając się tego porównania, ta diamentowość przebija przez ciebie w każdej sytuacji. Jeśli ty byłeś pod mega dużym ciśnieniem, to w każdej innej sytuacji też się z tym tak jakby nosisz. Nie mówię obnosisz, tylko to. Ale jesteś ciebie, już diamentem. Ciśnienie zrobiło z ciebie diament. Tak, i z ciebie to bije. I to jest w każdym twoim ruchu, w każdym zachowaniu, w każdej rozmowie z podopiecznymi, z tym, że nie konkurujesz z nimi, kto jest lepszy i tak dalej, bo to samiec alfa nie robi tak, że z dzieckiem się bije, kto jest lepszy, tak? Się wykłóca czy coś. On se tam gada, że tak, abym cię tam zrobił to czy tamto. I ty wiesz, że tak nie jest. I mówisz tak, super, świetnie. Okej, tak, wygrałeś. I okej, tak? Bo ty wiesz, co ty jesteś w stanie zrobić. I wiem, jakim ryzykiem jest walka na ulicy. I wiem, że muszę jej unikać.
a nie na zasadzie właśnie samca alfa będę udowadniał, nie wiem, obcym mi ludziom w sklepie, że jestem w stanie pobić tego gościa, który mi wygraża i tam mnie obrzuca błotem. Słuchajcie, miałem taką sytuację w Lidlu, byłem na zakupach z małżonką, facet zachował się, słabo się zachował, zwróciłem mu delikatnie uwagę, zostałem obrzucony błotem i zaproszony na solówkę na zewnątrz. Słuchajcie, facet w moim wieku, z moim doświadczeniem, ktoś mógłby powiedzieć, żebym nim pozamiatał na ulicy. Moi drodzy, wyjście z nim na ulicę oznaczałoby ryzyko, że jemu lub mnie coś się może stać. Co zrobiłem? Zawołałem obsługę, poprosiłem, żeby pana wyprowadzili. Został wyprowadzony, dokończyłem zakupy. Oczywiście wyjście ze sklepu odbyło się w szyku ubezpieczonym z małżonką, tak, i doskonale wiedziała, jak się ma zachowywać, żeby było bezpiecznie na parkingu. Ubezpieczałem, dopóki nie wyparkowała i tak dalej, i tak dalej. Ale no to na tym to polegało. No facet sobie pogadał, nawkurzał się, podniósł sobie ciśnienie, spokojnie go wysłuchałem, nie skorzystałem z zaproszenia i po prostu zaprosiłem obsługę, żeby go wyprowadziła, i było po wszystkim. No, facet robił mi jakieś zdjęcia, filmy, nagrywał, znajdę cię i tak dalej. No, słuchajcie, nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Ale tutaj mamy do czynienia z instruktorami, którzy próbują wszystkim coś udowadniać. Ja nie muszę nikomu. Zaraźliwe. Twój brak pewności siebie, brak samooceny. Nikomu niczego nie udowadniać. Brak pewności siebie instruktora, jego niestabilność emocjonalna będzie cię zarażać. W takich najdrobniejszych rzeczach, w rozwiązaniach taktycznych, w tym o to będzie przebijało, bo on nie wybierze takiej techniki mniej inwazyjnej, która w tej sytuacji, to nie mniej inwazyjnej za wszelką cenę, tylko wystarczającej do załatwienia tylko sytuacji. Tylko będzie chciał po prostu udowodnić, będzie że potrafi gościa rozwalić. Że jak Marcin, reagując na bycie popychanym, to pokazuje skręcanie karku 3 razy, nie? To znaczy, nie jest wracając do bycia instruktorem w wieku 14 lat, instruktorem samoobrony, to podkreślmy, tak, chodzi o bycie instruktorem samoobrony. Słuchajcie, można być instruktorem strzelectwa sportowego w wieku 14 lat. Naprawdę, to nie jest żaden problem. Ja znam dzieciaki, które naprawdę świetnie strzelają sportowo, nie bojowo. Ale nie bojowego IPS, IPSC, ale IPS, IPSC, dzieciak 14-latek może świetnie strzelać, może być mistrzem Polski. Ale nie pomijmy strzelanie w okopach, tak, i strzelanie taktyczne. Natomiast bardzo ważna kwestia jest taka, że moim zdaniem i zdaniem wielu instruktorów, również byłych instruktorów MDS-u, stworzenie sytuacji, w której 14-latka zostaje instruktorką, bardzo dużo MDS-owi odebrało. Dlaczego? Bo nie można poważnie patrzeć na pewien twór szkoleniowy, którym jest MDS, poważnie w kontekście 14-letniej dziewczyny, która będzie instruktorem MDS-u. Przepraszam bardzo, ale według mnie, nawet z punktu widzenia czysto biznesowego, to był strzał w kolano. No tak, no już nie mówiąc, wracam, co jest dla mnie w tej sytuacji najważniejsze, to, że ta dziewczyna została bardzo skrzywdzona. To jest olbrzymia krzywda dla niej, bo teraz będzie testowana, będzie... Jej grozi niebezpieczeństwo, bo ktoś przyjdzie, a słyszałem, że ty jesteś instruktorką samoobrony, to się teraz obroń. No i jakieś, no tak w tego typu, szukałem jakiegoś tutaj porównania, określenia, no jakoś zgadnij to ująć, ja coś dzisiaj słabą się, no ale będzie wyzywana, w cudzysłowie wyzywana na pojedynki, będzie testowana, będzie przypierana do muru, do ściany. Czy sobie poradzi, czy jest na tyle fizyczna? Nie wiem, ja nawet nie zaglądałem, nie wiem jak wygląda, nie wiem. Natomiast nawet jeśli jest w stanie pozamiatać 20-latkami, nawet, zakładam, to po co, było wpychać kogoś w tego typu sytuację. Po co? Dla własnego, ja widzę tylko jedną drogę, dla własnego lansu i to tak na takim poziomie gimnazjalnym, no bo to na takim gdzieś tam poziomie myślę, że gdzieś tam komuś imponować, na pewno nie wszystkim, bo znam wielu gimnazjalistów, rozmawiam z nimi jak z dorosłymi ludźmi na jednym poziomie i są niewątpliwie ogarnięci bardziej niż nadawanie komuś rówieśnikowi tytułu instruktorskiego. No ale no to jest dla mnie kluczowe. Krzywda tej
dziewczyny, krzywda osoby, która w tym wieku wsadza jej się, że tak powiem, koronę na głowę. Przykre. Jest ten, a korona króla jest bardzo ciężka. Korona króla jest bardzo, bardzo ciężka. To jest takie powiedzenie, które można do wielu rzeczy przypasować. Jeśli chodzi o mnie, to tyle w temacie, bo tu można by to rozwijać, mnożyć. Tak, no, można by dywagować jeszcze. Tak, także no, tak jak mówisz, strzelcu sportowym. Będzie świetnym instruktorem strzelania sportowego od aspektu czysto technicznego, no, ale nie będzie uczył strzelania bojowego, tak? Bo to nie jest... Nie ma doświadczenia to bojowego. To nie jest ta bajka, no nie może uczyć, tak? Takich rzeczy, a już na pewno nie będzie uczył specjalców, nie? A tutaj w samoobronie to w wielu wypadkach jesteś, musisz być lepiej wyszkolony, a jesteś na znacznie gorszej pozycji niż specjalist, tak? Bo on uczy się ileś lat z najlepszymi, ma wszystko zapewniane, żeby się tego nauczyć i na pierwszą akcję idzie w grupie mega ojebanych gości, którzy zęby na tym zjedli. Tak. A ty swój debiut będziesz miał sam i nie byłeś wcześniej hołubiony w najlepszych technikach, taktykach, z najlepszym sprzętem nie jesteś i tak dalej. Będziesz sam. Sam i nawet nie wiesz kiedy, gdzie i w jaki sposób, a oni wiedzą w większości wypadków. Tak, a sobie szykują. A ty nigdy nie będziesz wiedział. I teraz co? No i to jest problem. To jest duży problem. Ja tak naprawdę na tym załamuję ręce. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, że coś takiego się w ogóle wydarzyło i że komuś zrobiono taką krzywdę. Tyle ode mnie. Tyle. Czyli też tyle. Dobrze. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze. Peace.